bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Uroczystego aktu wręczenia dyplomów i wyróżnień. Proszę Państwa, dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostali wyróżnieni przez starostę Antoniego Jana Tarczyńskiego. Bardzo proszę do odebrania tego pana Piotra Karasia, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w filiach Siercach. Panie Piotrze, zapraszamy. To jest bardzo delikatne, prawie numer jeden. To jest wyróżnienie starosty Antoniego Jana Tarczyńskiego dla osób, które przyczyniły się do poprawy sytuacji na mińskim rynku pracy i kreowanie tego wizerunku. Pan Waldemar Chomka, prezes firmy Aventa. W imieniu pana Chomki wyróżnienie odbierze dyrektor zakładu, pan Mariusz Laskowski. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Adam Wiącek, prezes firmy Partner. Panie Adamie, zapraszamy serdecznie. Wszelkie dobra, którego mieszkańcy powiatu miejskiego doświadczają od ciebie. Dziękuję. Tak, niewaleńko. Dziękuję. A proszę, sekundę na to dla ciebie. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Piątek, prezes firmy ZMTK, który nie mógł być dzisiaj obecny, w jego imieniu odbierze pan Beata Cemrowska, kierownik działu kadr zakładów naprawczych taboru kolejowego. Szanowni Państwo, wyróżniona została również pani dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pani Joanna Kowalska. Jest to nasza rodzima firma szkolenia, która bardzo długo współpracuje i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Proszę bardzo. Pięknie pani dyrektor. Cudownie. Szanowni Państwo, wyróżnieni również zostali członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mińsku Mazowieckim z panem przewodniczącym Grzegorzem Zielińskim na czele, zaznaczący wkład i udział w kreowaniu mińskiego rynku pracy. To jest nasza wspólna. Pan Andrzej Gawłowski, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Dziękuję bardzo. Pan Hieronim Grys, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Panie Hieronim, pan Dariusz Jaszczuk. Bardzo serdecznie zapraszamy. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie gratulujemy. Pan Aleksander Królak, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zapraszamy, panie Aleksandrze. Dziękuję za sukcesu. Dziękuję. Dziękuję za pana pracę i grę. Pan Grzegorz Szpadzik. Zapraszamy, panie Grzegorzu. Jest to same chłopaki.
za możliwość. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkim wyróżnionym gratuluję i chciałam jeszcze przekazać informację, że również podczas imprezy będzie wybrane najciekawsze stanowisko wystawiennicze. A teraz, Szanowni Państwo, chciałabym poprosić o dokonanie oficjalnego otwarcia 12 mińskich targów pracy przez pana starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Bardzo dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim Państwu, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wszystkim instytucjom, które oferują miejsca pracy, że zechcieliście Państwo tutaj z nami być, zechcieliście zaprezentować swoje instytucje, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, że na co dzień, każdego dnia dokładacie wszelkich starań, żeby firmy rozwijać, w ten sposób tworzyć miejsca pracy, bo to jest ogromnie ważna sprawa. Wielu z Państwa potrafi w sposób znakomity swoją działalność gospodarczą łączyć z działalnością społeczną, działalnością w tym obszarze socjalnym, społecznym i za to również pięknie Państwu dziękuję, bo potraficie Państwo dzielić się swoim dobrem, które osiągnęliście, a to jest ogromna sztuka. To świadczy o Państwa otwartości, o Państwa wielkich sercach i za to pięknie wszystkim Państwu dziękuję. Wszystkim, którzy poszukują pracy, życzę, aby ten czas poszukiwania pracy skrócił się do minimum, abyście Państwo mogli podjąć pracę i godnie żyć. Wszystkie działania, które podejmujemy jako Zarząd Powiatu, Powiatowy Urząd Pracy, Rada Powiatu, również Rada Zatrudnienia, bo przecież ten organ też ma swój wkład w to, co się dzieje na mińskim rynku pracy. Zmierzają właśnie do tego, żeby Państwo mogli tę pracę znaleźć i mam nadzieję, że właśnie dzisiejsze spotkanie przynajmniej w części Państwa oczekiwania zaspokoi. Jeszcze raz pięknie dziękuję Pani Dyrektor. Zanim wypowiem tę formułę, to może poprosimy nas o otwarcie, to może poprosimy, może nasi goście chcą zabrać głos. Dobrze, Pani Dyrektor? To, Szanowni Państwo, ja w imieniu swoim dyrekcji oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy bardzo serdecznie chciałbym podziękować za to wyróżnienie, ale tutaj myślę, że Pani Dyrektor jest bardzo skromna. Chciałem powiedzieć, że jest to szefowa Konwentu Powiatowych Urzędów Pracy na Mazowszu i naprawdę wiele wniosła w politykę rynku pracy, rynku zatrudnienia na Mazowszu. Naprawdę, Pani Dyrektor, wielkie brawa. Sama wiem, że się nie chcę chwalić, ale ja muszę tu pochwalić, bo naprawdę jest to wielka zasługa. Oprócz normalnej pracy codziennej w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak doradztwo i konsultacje między urzędami pracy, powiatowymi urzędami pracy, a wojewódzkim urzędem pracy, Pani Dyrektor, naprawdę dużo, dużo doradza. I tu przytoczę takie przykłady, które są rzeczywiście efektywne, bo niektórzy mówią, że niektóre działania kierowane przez Urząd Pracy do samorządów nie zawsze trafiają, że te staże nie zawsze potem dają efekt w postaci pracy, no to u nas jest inaczej, u nas co drugi taki stażysta, może nawet częściej, znajduje zatrudnienie potem w urzędzie gminy czy w innych jednostkach. Jest to doskonałe narzędzie, aby sprawdzić pracownika, który może w tym czasie wykazać się swoimi umiejętnościami. Tu, korzystając z okazji, że wiemy, w jakim okresie się znajdujemy, to ja również chcę pracować dla Państwa i 25 maja, pamiętajcie o mnie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Coś powiedzieć. Nie ma chętnych, więc ja tak jeszcze kilka słów, naprawdę bardzo kilka słów. Szanowni Państwo, ja wszystkich zapraszam do sali konferencyjnej naszych gości, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Natomiast teraz proponuję, żeby dokonać rundy po stanowiskach ustawienniczych, ale jeszcze ostatnie słowo będzie należało do starosty. Proszę bardzo, Pani Starosta. Proszę Państwa, ja znam inne powiedzenie, do kogo należy ostatnie słowo, ale to już zostawmy. Panie i Panowie, 12 mińskie targi pracy ogłaszam za otwarte.
Witam panią dyrektor. I co, jest coś ciekawego? Nie widać. A tak ładnie mówili, nie? Nie słyszałem, stałem na schodach. A to pan obejrzy sobie, dobrze? Jak ładnie mówili. Oni chociaż głośno mówili, że wszyscy będą tu mieli pracę. Tak? A, proszę pana, we Francji też mi tak mówili. Też? Też. A, to proszę pana, pan ma doświadczenia niesamowite. A jak jest we Francji z szukaniem pracy? Podobnie jest jak w Polsce? Nie, jest bardziej lepiej rozwinięte i tam traktują człowieka jak człowieka. Aha. Ale tu będziesz będą traktowali. A może się pan przedstawić do mojej telewizji? Nie. Tylko pan powiedział. Dziękuję, ale bardzo, bardzo cenię. Bardzo cenię. Ale myślę, że prywatnie panu powiem, że ten... Ale prywatnie panu powiem, że najlepiej się pracował w Stanach. I tam chyba jest naj... Tam traktowali mnie jak człowiek. Tam chyba jest najmądrzej i chyba... Normalnie. Najnormalniej. Dzień dobry, po jednym zdaniu proszę. Z czym państwo dzisiaj? Dzisiaj potrzebujemy, dzisiaj szukamy osób na stanowisko szefa produkcji, technologa tworzyw sztucznych, tokarza, frezera i konstruktora. I to przypomnijmy, że to jest InterSan. Jeszcze państwo się przedstawcie. Tomina Śmigielska. Jan Prasał. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, dzień dobry. Mam iść do swojego stoiska. Z czym dzisiaj pani dyrektor? Ja dzisiaj, dzień dobry. Z czym do ludzi dzisiaj? Ja dzisiaj występuję jako nagrodzona osoba, w związku z tym... Jest pani nietykalna dzisiaj? Jestem nietykalna, nierozmowna. Moje stanowisko już wygrało, natomiast oczywiście zapraszamy na nasze kwalifikacyjne kursy zawodowe, na kursy zmieniające kwalifikacje, także zapraszamy do centrum. Czy to jest to pani dyrektor? Do szkoły policjalnej, na kursy wszelkie, bo wszelkie. I budowlane, i gastronomiczne. Ja wiem, że wy jesteście zawsze wszechstronni. Jesteśmy otwarci na otwarcie. Otwarci wszechstronni. Gratuluję. Na każdego coś miłego znajdzie. A kogo pani dzisiaj ma? Proszę a dzisiaj pani. Mam panią Martynkę i panią Małgosię, panie, które odpowiadają w centrum za organizację kursów, więc są to osoby jak najbardziej kompetentne dla państwa bezrobotnych, poszukujących pracy.
chcących zmienić kwalifikacje. Życzę dużo pieniędzy i dobrego naboru, panie doktorze. Jak zwykle. No i gratuluję oczywiście i pokażemy tutaj, żeby nikt nie miał wątpliwości. Od początku na targach pracy. Żeby nikt nie miał wątpliwości. Ja. Tylko nie, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo z czym dzisiaj? Z czym do ludzi dzisiaj? Z czym do ludzi? Z wolnymi miejscami. Tak. Do stolarni. Lux ma miejsca w stolarni, tak? Miejsca do produkcji mebli, montażu mebli. Tak. Szukamy przedstawiciela handlowego. Aha. Ze znajomością branży drewnianej oraz trakowego. Natomiast tutaj spółka, tak, zakład budowlany, tak, szuka pracowników z umiejętnościami. Malowanie ścian. Tak jest. O, sianki GK. I technolog wykańczania wnętrz, także zapraszamy na Szczecińską 18. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. A jak jest z fachowcami prawdziwymi? Brakuje zawsze, prawda? Brakuje fachowców. A mówią, fachowców, że takie bezrobocie, nie? Jak to jest w ogóle? No właśnie, nie wiemy. Nie wiemy, jak to jest. To jest chyba zanik szkolnictwa zawodowego w pewnym okresie. Tak. Bardzo dużo osób jest po studiach, a brakuje fachowców. Poszukujemy właśnie fachowców. Chwała szkołom, które nie skończyły z kształceniem zawodowym. Tak jest. Mamy przychodzą takie do nas tacy na technologów wykańczania wnętrz właśnie. Dobrze. Po zawodowych szkołach. Proszę się jeszcze przedstawić. Barbara Popławska, firma Lux. No my mieliśmy... Dzień dobry. Telewizja Co Słychać. Z czym do ludzi dzisiaj? Czyli kogo potrzebujecie? My na tą chwilę potrzebujemy pracownika do działu biurowego na staż. A, na staż potrzebujecie. Chociaż a przy okazji jest dobra forma promocji, prawda? Całkiem darmowa. Nie kierowaliśmy się tutaj tym. Ale niektórzy się kierują i to nie jest złe przecież. Wielokrotnie uczestniczyliśmy już w tym. Tak, wiem, to jest firma Kosmut, oczywiście znana wszystkim tutaj, prawda? Ale tylko stażystów potrzebujecie, na tą chwilę, tak? Natomiast powiem z doświadczenia, że większość stażystów, którzy do nas zostają zatrudnieni, po stażu zostają w pracy. Tak jest i też bardzo dobrze. A jest problem z fachowcami w ogóle? W jakim zakresie? No w waszym. Znaczy, my nie mamy firm swoich wykończeniowych, więc tutaj trudno mówić. Aha. O fachowości. Macie... Tak, my zajmujemy się tylko i wyłącznie produkcją. A do produkcji fachowiec jest potrzebny chyba, prawda? To bardziej takie technologiczne, tak? Techniczne zagadnienia. Maszyny same robią. Też dużo. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na targach pracy mamy policję i wojsko. Najpierw policja, jeśli wojsko pozwoli. Co tutaj chcecie? Z czym do ludzi dzisiaj? O. Tak naprawdę chcieliśmy zapoznać mieszkańców, osoby, które korzystają tutaj z tych targów, które przychodzą na targi. Chcieliśmy zapoznać ich przede wszystkim z zawodem policjanta. Nie prowadzimy tak naprawdę takiego typowego doboru, naboru do służby, jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Policji, dlatego że odbywa się to centralnie. Aha. Robi to Komenda Stołeczna. Także jeżeli, czyli raczej osoby, promocja, a nie nabór. Promujemy nas zawód dzisiaj, w tym momencie, ale udzielamy też wszystkich dokładnych informacji na temat całej procedury przyjęcia się tak naprawdę do służby. Jeżeli osoby są zainteresowane, to muszą już bezpośrednio kontaktować się z Komendą Stołeczną Policji, z sekcją doboru kadr, gdzie uzyskają wszystkie informacje. Oczywiście u nas też te informacje mogą być uzyskane, ale tak naprawdę wszelkie dokumenty można składać w sekcji doboru kadr Komendy Stołecznej Policji. Czyli dzisiaj, gdyby przyszedł fajny chłopak, prawda, albo dziewczyna, w wieku na przykład lat 20 paru, prawda, 1,70 m co najmniej wzrostu, tak? Nie ma limitów wzrostowych. Nie ma limitów wzrostowych. Nie ma. Może ktoś był... Zostały zniesione. Czyli to jako dyskryminacja teraz jest właściwie limit wzrostowy byłby, nie? No nie mówimy o tym. No po prostu nie ma. Nie ma. No tak, my jesteśmy wielkoludami, mamy prawda? Mamy pewne kryteria doboru i tych kryteriów się trzymamy. Tak? Rozumiem. A predyspozycje psychofizyczne jakieś powinny być? Muszą być na takie, żeby spełniały one wymogi, wszystkie wymogi ustawowe i takie, no, wymogi proceduralne. Ale to już komisja jakaś decyduje o tym, tak? Oczywiście, jest szereg etapów, które trzeba przejść, żeby zostać tak naprawdę policjantem. Bardzo dziękuję. A pani może, jak z kobietami jest w policji? Jak się pani dostała do policji? Tak jak każdy inny tam. Jest taka pani poszczytnie? Poszczytnie? Jeszcze nie? O, to życzę wszystkiego dobrego w Szczytnie. Ja słyszałem, że tam jest wesoło. Jesteśmy organizacją hierarchiczną, każdy ma szansę na awans. Również moja koleżanka w przyszłości rozumiem może zostać oficerem w policji. No to pani się naboru są takie same. Przedstawi nam się pani. Podkomisarz Daniel Niezdrowy. No, pana Daniela to nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie wiedział.
Wszystkiego dobrego. A jak jest z wojskiem? Tutaj akurat jest służba bardzo podobna, bo to jest żandarmeria wojskowa. I profity mamy bardzo podobne do policji. Tak samo bardziej promujemy nasz profil żandarmerii wojskowej niż ogólnie wojsko. Piękne ma pan nazwisko, widzę tutaj. Trojan. A imię? Piotr. Piotr Trojan. I to jest jakaś szarża, bo nie widzę kamerą? Chorąży. Chorąży. Aha. Czyli w żandarmerii jednak też zniesione limity różne, wzrostowe na przykład. Tak? Wzrostowe, tak. No pan jest słusznego wzrostu, widzę. Tak? To, ale raczej żandar to powinien być taki wyższy. Tak było kiedyś przyjęte, 1,70 m. Co najmniej. Minimum. Co minimum. I... Są problemy, jeśli chodzi o nabór do żandarmerii? Nie, dużo ludzi teraz przystępuje do służby przygotowawczej, prowadzone są szkolenia w celu właśnie naboru takich młodych ludzi, bo służby zasadniczej już jako nie ma. I dużo jest pobieranych ludzi teraz właśnie ze służby przygotowawczej. Dziękuję. Do służby żandarmerii. Dziękuję bardzo. I mamy przedstawicielki Banku Spółdzielczego z Mińska Mazowieckiego, jak najbardziej. Proszę się nam przedstawić. Agata Kupińska, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim. Mińsku Mazowieckim. Tak. Katarzyna Rogala, pracuje w dziale kredytów w Banku Spółdzielczego. Aha, czyli głównie dzisiaj o kredytach będziemy mówili, czy nie, o zatrudnieniu w banku? O zatrudnieniu też w banku, jak najbardziej. To kogo potrzebujecie do banku? Potrzebujemy osób do obsługi klienta. No, to można w banku zarobić, tak? Jak ktoś przyjdzie do pracy? Można. Przyzwoicie? Przyzwoicie zarobić, tak. I awans zawodowy jest... No to możliwy. Zależy od osoby. Możliwy, tak? Która jest, tak, tak. Czy można z obsługi klienta przejść do stanowiska dyrektora? Można na przykład, ja jestem tego przykładem. O właśnie. Można. Tak. Naprawdę serdecznie do nas zapraszamy, jesteśmy bankiem lokalnym. Przypomnijmy, że to jest albo przy ulicy Piłsudskiego, albo przy ulicy 11. 11 listopada. Tam jest główna siedziba teraz. Tam jest teraz oddział, tak, tak, i tam zapraszamy wszystkich klientów. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. I w tym roku również mamy Willę Zagórze na targach pracy. I kogo w tym roku Willa Zagórze poszukuje? Zdecydowanie cukierników, kucharzy, kelnerów, barmanów, koordynatorów do spraw catering. To są osoby, które... Czyli macie potrzeby. Jak najbardziej. Ludzie przyjeżdżają, chcą się dobrze zjeść, tak? A wy potrzebujecie dobrych fachowców. Musimy wykonanie mieć idealne. No, byłem wielokrotnie, podziwiam cały czas rozwój. No i życzę dalszego. Zapraszam ponownie. I proszę pozdrowić szefostwo właścicieli. W tym roku również na targach pracy gościmy Wojskową Komendę Uzupełnień z Mińska Mazowieckiego. Proszę nam się przedstawić. Katarzyna Suracka. Major Jerzy Trenda. Proszę Państwa, kogo wy dzisiaj poszukujecie? Czyli z czym do ludzi, krótko mówiąc? No my do ludzi jak zwykle występujemy z ofertą, z informacją, jak dostać się do służby wojskowej. Albo zawodowej, albo służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Słyszałem, że dużo macie chętnych. Prawda to jest? No jest więcej chętnych niż możliwości przyjęcia do służby. Pytam się policjantów, czy obowiązują warunki wzrostowe. Na żołnierza też trzeba mieć odpowiedni wzrost, czy nie? W niektórych specjalnościach w jednostkach wojskowych tak. Ale czołgista nie musi być. No nie może być za wysoki. Lotnik też nie. No żandarmeria ma na przykład swoje też... Ale już zniesione. Reżimy wzrostowe zniesione. Nie, jeszcze nie. Nie? Jeszcze, no mówił mi z żandarmerii, że znieśli. Jeszcze widzę na stronie, że jest, ale że... do 180 cm także. No. Teraz biorą wszystkich, jak leci. Aby był inteligentny, podobno. Nie. To jest, teraz to inteligencja jest, w grę wchodzi. To prawda to, czy nie? No, inteligencja i wykształcenie, inteligencja, sprawność fizyczna. Czasami jest to skorelowane, wykształcenie z inteligencją, a czasami nie. Znowu będzie trudne, że pytanie zadaję. Ile tak mniej więcej tutaj z terenu powiatu mińskiego przyjmujecie rocznie ludzi do sił rezerwowych? Do rezerwy? Da to się oszacować? No na pewno. Ile w tej chwili mamy? 60 w tym roku z dwóch powiatów. Mhm. No to tak myślę, że pół na pół. Czy 30 osób? 30 na pewno było przyjęte. No powiat jest miński trochę większy od tego. 30. No tak około 30. Ale teren węgrowski jest terenem wiejskim i chyba... Aha, i więcej, aha. Więcej chyba jest chętnie. Czyli mniej pracy w Warszawie, a bardziej tak, do wojska. Tak, tak. Czy to się równoważy jakby? No bo to jest połowę mniejszy powiat. Tak, nie tak, ale mimo wszystko u nas jest więcej do zawodowej, bo jest więcej jednostek wojskowych i z tego tytułu ci miejscowi z Mińska więcej się starają o to, żeby ich przyjąć.
blisko. Do farmerii czy do lotnictwa. Mhm. I na pewno też do służby zawodowej więcej osób jest z tego terenu naszego tutaj. Tak jest. Mińska, z powiatu mińskiego. Zapytam kobietę, czy taka kobieta jak pani ma szansę w wojsku? Oczywiście. Tak, ale tam wiek jakiś trzeba mieć, żeby zostać żołnierką? Zgodnie z ustawą. To znaczy? Do 50 roku życia. Tak? Nawet taka, która urodzi ileś tam dzieci, prawda, może jeszcze żołnierką zostać kobieta, tak? Aha, ale musi być trochę wysportowana jakaś taka, nie? I musi lubić chyba mężczyzn. Też. Też. No, będzie miała do czynienia, ludzi, prawda? Trzeba lubić ludzi. Ludzi. No właśnie, nie róbmy tutaj gender ani innych kategorii płciowych. Dobrze, ja wam życzę, żeby szli najlepsi do wojska, bo nam obrońcy ojczyzny są zawsze potrzebni. No, dziękujemy. W tej sytuacji, szczególnie teraz, prawda? Sobie tego... Różnych prowokacji i tak dalej. Państwo też życzymy, tak właśnie, żeby najlepsi szli do dziennikarstwa. Może. Żeby najlepiej zostawali dziennikarzami i pisali prawdę. To mnie interesuje, nas interesuje. No ale o was też trzeba prawdę pisać o wojsku, nie? Oczywiście. Tak. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, firma Dekoplast z Mrozów, tak? Jak się nazywacie, kochane? Karolina Wasilewska, Monika Wysocka. I pracujecie w tej firmie, tak? Tak. Jako? Jako? Opiekun klienta, a ja pracuję jako specjalista do spraw marketingu. Marketing. O, tak. To bardzo mi miło, to ja będę miał tak, później do pani sprawę. Kogo poszukujecie dzisiaj? Jakich pracowników? Generalnie na dzień dzisiejszy mamy stanowiska typowo dla mężczyzn, czyli tak. na produkcję. Stolarz, tutaj są wypisane, tak? Tak, stolarz, lakiernik. Oraz przedstawiciel handlowy, doradca techniczny. I? Ale nie ma też problemu, żeby wysłać do nas CV, ponieważ jakby firma cały czas się rozwija. Czyli trzeba znaleźć na stronie internetowej Dekoplast, tak. Pisane przez C. Tak, www.dekoplast.pl. Tak. Można do nas wysłać CV lub też złożyć osobiście. I z chwilą, kiedy pojawią się jakieś oferty, to oczywiście kontaktujemy. Dobrze szefostwo płaci? Adekwatnie do zaangażowania. Rozumiem. Czy nie są to jakieś charytatywne pobory? Nie. Że nikt, bo teraz coraz bardziej się słyszy, nie będę charytatywnie pracowała lub pracował, tak? No, więc wiadomo, jest kryzys jednak nadal, prawda? I trzeba pamiętać tak, o tym. Ale jeśli ktoś chce pracować i jakby wykazuje zaangażowanie, to oczywiście praca jest. Są fachowcy w waszej dziedzinie? Tak, oczywiście. A proszę mi powiedzieć, czyja to jest firma, to Dekoplast? Właścicielem firmy jest pan Hubert Piętka. Hubert Piętka? Tak. Hmm. Także proszę pozdrowić pana Huberta w imieniu telewizji, tygodnika i telewizji, co słychać. No a z panią będę miał jeszcze do czynienia przy okazji, jeśli pani pozwoli. Dziękuję serdecznie. No i na giełdzie pracy, czy na rynku naszym pracy jest ZTTK cały czas ustawicznie oczywiście. Gratuluję, bo wasza firma macierzysta otrzymała nagrodę teraz, to proszę przekazać gratulacje ode mnie, od moich mediów i ode mnie prywatnie szczególnie. To jest dobra firma, ZTTK też, byłem ostatnio na podpisaniu umowy, a z czym do ludzi dzisiaj? A. Do ludzi dzisiaj z ofertami, tak jak widać, cały czas. Bardzo dużo ofert mamy tutaj, tak? A tak krótko? Tak krótko, od stycznia zatrudniliśmy ponad 80 osób i nadal potrzebujemy jeszcze około 30, więc rynek pracy jest... Szczególnie kogo? Elektromonter, spawacz, malarz, technolodzy, inżynierowie produkcji. Czyli kto żyw? A zna się na rzeczy? Zapraszamy. Czy jakieś kursy przygotowawcze, coś takiego, ktoś był nauczycielem, słabo zarabia, u was jako monter chciałby lepiej, to są czy nie ma? Wstępnych nie ma, aczkolwiek mamy w tej chwili stanowiska wolne na staże jeszcze. Aha. Właśnie dzięki tutaj Urzędowi pracy i nadal jeszcze są wolne oferty, także zapraszamy absolwentów i no, młodzież, tak? Wszystkie osoby chętne. Takie osoby chętne. Dobrze, z kim rozmawiałem? Beata Cyprowska, kierownik działu personalnego. A obok pani Beaty? Bogatek Danuta, specjalista do spraw personalnych. O, bardzo ważna osoba. A tego człowieka, który tutaj na tym dyplomie, to proszę pozdrowić. Prezes. Ja wiem. Pozdrawiam. Ja mówię, że mu zabiorę, tu dopiszę ski i będzie Piątkowski. Nie? No bo media dzisiaj nie dostały dyplomu, niestety.
A już tyle lat współpracuje. Wszystko przed nami. Mówi... Tak, ja już myślałem, że nie ma tej tutaj instytucji, a jednak ośrodek szkolenia zawodowego maszynistów dawniej, nie, tak? Nie, ośrodek szkolenia zawodowego. A kiedyś to było maszynistów, coś jakiś nazwie. Jest w Mińsku, okazuje się, tak, proszę jest, państwa. Jest, działa dobrze. Co by takiego dzisiaj, z czym do ludzi dzisiaj? O, tak. Z ofertą szkoleniową. Szkoleniową, na... czyli szkolicie cały czas, tak? Tak, na maszyny budowlane, drogowe. Czyli można się przekwalifikować u was, tak? Tak, można. Za ile? Zależy od maszyny. To kobiety płacą inaczej, a mężczyźni inaczej, czyli też, tak? Też, różne są. A jaka jest cena takiego kursu, który przekwalifikuje? Takiego od mnie na przykład. Z dziennikarza nam, nie wiem, operatora dźwigu. Ten najdłuższy około 2000. To nie jest tak dużo. Nie. Można wcześniej zarobić. To jest... zawód, że tak powiem, dożywotni. Także no tak. Tak, operator. Tak. Załóżmy, że chciałbym być operatorem. powiedzcie mi, korzystacie z unijnych pieniędzy też, tak? Znaczy się... Czy współpracujecie z kimś, kto... Współpracujemy, szkolimy dla... Zlecają wam ci, którzy tak, mają fundusze unijne. Między innymi urzędy pracy. Urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, PCPR-y. Gminne pomocy, gminne ośrodki pomocy społecznej. Wszystkie te... To miło. Właśnie, tak. To oczywiście miło. Każdy prywatnie też może przyjść. Ewentualnie może zostać skierowany przez swojego pracodawcę. To ja jako operator czego bym się bardziej sprawdzał, jak pani sądzi? Ja myślę, że tak patrzę na pana, pan by był moim zdaniem, w mojej ocenie dobrym operatorem i koparką ładowarki i sprzętu drobnego. Czyli tego sprzętu najbardziej zdalnego, tak? Dobrze. Ja myślę, że kobieta byłaby lepsza ode mnie, ale to inne. A kobiety też, a to jest kolejne. Bardzo dobrze potraficie manipulować sprzętem. Kobiety na ładowarki, to takie też duże z drugiej klasy, tak, czyli powy, już takie... Rozumiem, czyli to jest gabarytowo duży, duży. 3 metry takie. No ale to wszystko hydraulicznie tam idzie, nie? To tam łatwo się te bajchuje, nie? No teraz te maszyny są tutaj no, to lekko. Nowoczesne. Przed chwilą dowiedziałem się, że 44-letnia kobieta została żołnierką, więc wszystko jest możliwe. Z czworgiem dzieci. Poza tym kobieta w takim, nie wiem, z takimi uprawnieniami, myślę, że u jakiegoś pracodawcy zwiększa atrakcyjność, tak? A pewnie. Ogólnie oferty. No nie tylko te atrybuty naturalne zwiększają atrakcyjność, ale również umiejętności. Tak, oczywiście ona nabywa tak. Inteligencja też by się przydała. Mamy równo uprawnienie kobiet, więc tak. Do czego... Ale nie badacie IQ, prawda, jeśli chodzi o operatorów. Ale nie. Poziomu inteligencji. Nie. No to dobrze. Dziękuję bardzo. Na pewno nie. Dziękuję. Mamy również kancelarię ubezpieczeniową Piotra Wańko. Wańki powinno się... Wańko. Ja wiem, ale panie Piotrze, w polskim się wszystko odmienia. I pana też zaraz rozmienimy na drobne. Czyli niech pan powie, co pan tutaj robi. Za drobne można jakieś majątkowe ubezpieczenia kupić. Tak, dobrze, dobrze. Aczkolwiek staramy się dbać o to, żeby nawet za te drobne zakres był odpowiedni, tak? Aha. Bo szanujemy bardzo klienta i chcemy z nim współpracować długofalowo. Aha. A mamy takich klientów, którzy nawet jak mają szkodę, to przychodzą później i mówią, poproszę to samo. Aha. Tak? Nawet jak składka będzie już wyższa. Czyli likwidacja szkód u was jest na poziomie wysokim. Bardzo o to dbamy, żeby to było na jak najwyższym poziomie. Bo nie tak ubezpieczenie, jak likwidacja szkody jest ważna chyba. Tak. Bardzo ważna jest ta obsługa posprzedaży. Żeby nie mieć problemów. Tak? Tak, a już likwidacja jest bardzo, chyba najważniejszym aspektem. Czyli u pana się można ubezpieczyć w każdej firmie ubezpieczeniowej, tak? Czy... W każdej nie. Nie. 18 ma pan. Firm, tak? Natomiast u pana? Z tych firm... Najlepsze. Najlepsze Rozumiem. Produkty są powybierane, tak? Rozumiem. I te tylko oferuję. A pani towarzyszy, panu towarzyszy? Justyna Wróblewska. Pani jest? Asystentką. Agentką. Ubezpieczeniowo. No, chciałbym też mieć taką agentkę do zbierania reklam na przykład, prawda? To czym się pani zajmuje? Obsługą klienta. Aha, czyli jak pan do pani przyjdzie, to pani mnie przyjdzie, to pani mnie przyjmie i zaproponuje najlepsze ubezpieczenie. Oczywiście, to jest czy najtańsze? Najtańsze i najlepsze. No to ja przychodzę. Najlepszy, najtańszy w grupie, że tak powiem, bezpiecznych. Dziękuję bardzo, to ja już się udaję. Mam jeszcze coś do ubezpieczenia. Tak jak zapowiadaliśmy na początku rozpoczęcia targów, że zostanie wybrane najciekawsze stanowisko wystawione przez firmę. Tak też i stało się. Wybór został już dokonany.
aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wszystkie stoiska są ładne. I łatwo nie było. I łatwo nie było, ale wybrać trzeba było i chciałabym, żeby ogłosił to starosta i dokonał wyróżnienia tej firmy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja potwierdzam to, co Pani Dyrektor powiedziała. Wybór nie był łatwy, no ale obiecaliśmy, że dokonamy tego wyboru, więc całą pełną odpowiedzialność za to, co za chwilę powiem, my ponosimy. Przy czym oczywiście wszyscy Państwo zasługują na wyróżnienia. Jeszcze raz pięknie Państwu dziękujemy za udział w targach. W tym roku postanowiliśmy przyznać dyplom dla firmy Goest za właśnie taką bardzo bogatą i ciekawą prezentację. Gratulujemy firmie, zapraszamy, wręczymy teraz pamiątkowy dyplom i statuetkę. Oczywiście wszystkich Państwa zachęcamy do udziału w następnych targach i również będziemy chcieli wyróżniać te najefektowniejsze, najciekawsze ekspozycje, pomysły, które Państwo zaprezentują. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ale będzie Pani dostała 11. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.